Droga Uczniostwa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.
Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi. Spotkaniu, naszym nabożeństwie. Dla jednych, powiem tak, dla jednych, z jednymi będziemy się widzieć już do końca, znaczy nie ma, cały czas, już do wieczności będziemy się widzieć, a z niektórymi niestety tylko do końca naszego życia tutaj albo ich życia. Więc pytanie, jeżeli chcecie widzieć się z nami forever, no to albo trzeba się nawrócić, przyjść do Jezusa Chrystusa. No tylko to jest jedno rozwiązanie. No chyba, że jesteście już nowonarodzeni, zrodzeni z wody i z ducha, to witamy was w naszej rodzinie, w rodzinie Jezusa Chrystusa, w Świętym Kościele. Tak, to jest takie czasami
Ciężkie tutaj stanąć przed tak wspaniałą widownią, przed ludźmi, którzy chcą słuchać Słowa Bożego, przed ludźmi, którzy pragną się karmić Słowem Bożym, a z drugiej strony ludźmi, którzy nienawidzą Chrystusa, ludźmi, którzy nienawidzą Kościoła, nienawidzą nas, robią wszystko, żeby tylko podkopać fundament naszej wiary, co niestety im się nie udaje, czy stety, ponieważ nas chroni Duch Święty, nie człowiek, nie ja, nie starsi, nie pastorzy, tylko Duch Święty nas chroni i nic nam nikt nie może zrobić, chyba że Pan Bóg na to zezwoli. Inaczej jesteśmy... Bóg nas chroni jak źrenice oka, więc jesteśmy dla Niego bardzo cenni, ci, którzy On powołał do życia, ponieważ dał swojego Syna za nas. Umarł na krzyżu w potwornych mękach i w oddzieleniu od naszego Ojca. Kiedy byłem w czwartek, ten czwartek na placówce w Wadowicach, rozmawialiśmy troszkę na temat błogosławieństwa, rozmawialiśmy na temat kazania na górze odnośnie tych błogosławieństw, które Pan Jezus mówił. Mowa tam jest oczywiście o szczęściu, które ludzi może dotykać, chociaż ja na teraz zacznę od Ewangelii Jana z 14 rozdziału. Tam są z wersetu, z tego co ja pamiętam, tam od 12, to chodziło o to, że Pan Jezus tłumaczył uczniom, kim jest Ojciec, i poinformował swoich uczniów, że kiedy On odejdzie, oni będą czynili większe cuda niż On. Tutaj troszkę jest to źle przetłumaczone, ponieważ chodziło tutaj bardziej o to, że oni będą działali w większym zakresie niż Pan Jezus. Pan Jezus działał tylko w granicach Galilei i Judei, wiadomo, w tym obrębie, natomiast my, uczniowie, Jego apostołowie, których On powołuje, poruszamy się po całym świecie i widzimy już to w Dziejach Apostolskich, kiedy to Paweł czy inni apostołowie jeździli już tak daleko, jak ich Duch Święty posłał. Dużo ludzi bierze ten cytat, ten werset dosłownie i myślą, że będą robić większe cuda niż Pan Jezus czynił. Ja się naprawdę długo zastanawiałem nad tym, co jeszcze może człowiek, zwykły człowiek, uczynić większego niż czynił Pan Jezus Chrystus. Przecież wiemy, że On uleczał, uzdrawiał, ba, nawet wskrzeszał zmarłych. To dla tych ludzi, którzy chodzili z Chrystusem, no to były ogromne cuda i znaki. Nie, jest ogrom na internecie, nawet ostatnio czytałem, zaśmiałem się naprawdę z głupoty ludzkiej, natychmiastowe uzdrowienia. Nie wiem, kto kogo chce tam uzdrawiać, w jaki sposób i o co tu w tym wszystkim chodzi. Z jednej strony wiemy, że to jest po prostu z człowieka, to jest z diabła, to jest widzenie ludzkie, to jest wystraszenie ludzi, nagadanie głupot i pierdoł ludziom wokoło, zwiedzenie totalne. A dla nas, którzy patrzymy na to, no to niestety jedynie co nam zostanie, to może nawet nie śmiech z tych ludzi, ale płacz i rozpacz, że ci ludzie idą na zatracenie i ciągną innych. Kiedy my, ludzie narodzeni z ducha i z wody, kontynuujemy dzieło naszego Zbawiciela, to naprawdę Bóg do nas się przyznaje, każdego dnia prowadzi nas. Kiedy naśladujemy naszego Zbawiciela, bo kiedy Pan Jezus odchodził do swojego Ojca, tuż przed odejściem, powiedział nam dwie najważniejsze rzeczy. Powiedział do uczniów swoich, do apostołów. Mówi, wy pójdziecie na świat i będziecie głosić wszystkim ludziom Ewangelię. Wszystkim. Wszystkie narody muszą poznać, kim ja byłem, po co mnie Ojciec wysłał i dlaczego tutaj jestem. Ale najpierw czekajcie na Ducha Świętego, a potem dopiero będziecie to robić. To są rzeczy, które my mamy robić i czynić. Nie cudować, nie wydziwiać, tylko iść i głosić Ewangelię. Nawet patrząc z perspektywy tego cudu,
że będziemy robić, czynić większe cuda. Wiecie, największym cudem w życiu człowieka nie jest odrośnięta noga. Nie jest wskrzeszenie człowieka, który umarł. Nie jest. Nie jest wyzdrowienie z kataru. Nie jest wyleczenie z raka czy z innej choroby. To nie jest nawet ważne. To jest półśrodek do tego, żeby na chwilę człowiek poczuł się lepiej albo pożył jeszcze parę lat dłużej. Najważniejszym i najlepszym, i najwspanialszym cudem, jaki my możemy przekazać drugiemu człowiekowi, jest Słowo Boże. My możemy to zrobić. W mocy Ducha Świętego głosić Słowo Boże. To jest najwspanialszy cud i dar, który możemy dać drugiemu człowiekowi. A dla tego człowieka najwspanialszym cudem i darem będzie łaska. Łaska zbawienia. Jeśli jego serce poruszy Bóg, jeśli Bóg go pociągnie do swojego Syna, a Syn przykryje go swoją krwią, swoim ciałem, swoją śmiercią, to wtedy ten człowiek może bez problemu przyjść z naszym Zbawicielem do naszego Boga Ojca. To jest najwspanialszy cud, to jest najwspanialsza łaska, jaką dostajemy w życiu. Znam ludzi, którzy uparcie chodzili do kościołów katolickich, do zborów protestanckich, w inne miejsca, w inne jakieś pielgrzymki, po to tylko, żeby zostać uzdrowionym, uleczonym, uzdrowionym, żeby nie umrzeć, żeby być, tak powiedzmy w cudzysłowie nazwijmy to, normalnym człowiekiem. I czasami w życiu takich ludzi zdarzają się cuda. Uzdrawia i Bóg, ale uzdrawia i diabeł. Ale to nie ma znaczenia. Póki nie będzie uzdrowiona nasza dusza, nasz duch i ciało, to wszystko musi być nowe. A kiedy jesteśmy nowymi stworzeniami, to już nieważne, czy jesteśmy bez ręki, bez nogi, nawet czy za 2 dni możemy umrzeć. Bo to już jest nieważne, dlatego że my już żyjemy wiecznie w Królestwie Bożym. Nawet jeśli umrzemy, czego ludzie bardzo się boją ze świata, umrzeć, zostawić swój majątek, zostawić wszystko, co do tej pory mozolnie uzbierali tutaj. Dla nas najwspanialszym prezentem jest łaska zbawienia i życie wieczne u boku nie byle kogo, tylko u boku naszego Boga, Zbawiciela, u boku naszego Jezusa Chrystusa. Przecież napisane jest, że my razem z Nim będziemy królować. No jakże może być wspanialsza obietnica? I ludzie, którzy zostali pociągnięci przez Ojca, ludzie, którzy idą i naśladują Chrystusa i kontynuują Jego dzieło, przychodzą oczywiście różne doświadczenia w swoim życiu. Czasami są to naprawdę trudne i ciężkie doświadczenia, ale Bóg dopuszcza do nas takie rzeczy. Czasami po to, aby nas wypalić, czasami po to, aby nas złamać, czasami po to, aby doświadczyć nas w czymś. Bo poprzez to doświadczenie, które my przeszliśmy z Bogiem, możemy uświadczyć drugiemu bratu czy siostrze. Możemy go wspierać, pomóc. Bo wiemy już, jak przejść to, jak myśmy to przeszli. Są świadectwa ogromne ludzi, którzy się nawrócili w różnych sytuacjach swojego życia. Alkoholik będzie głosił Słowo Boże alkoholikom, bo on im pokaże, że Bóg zmienił jego życie. Narkoman i tak dalej, wiecie, może to wymieniać wszystkie grzechy. Złodziej będzie fajnie mu się rozmawiało ze złodziejem. Człowiek, który był złodziejem oczywiście, ale który został na nowo zrodzony. Ale każda ta osoba, która została zbawiona, będzie szczęśliwa w każdej sytuacji, w której jest, pomimo tego, że przeżywa różne perypetie w swoim życiu. Kiedy czytamy to kazanie na górze, tak naprawdę na wzgórzu, to nie była wielka góra, to było wzniesienie tylko po to, aby więcej ludzi słyszało i dobrze słyszało Chrystusa. Kiedy Pan Jezus zaczyna mówić o tym, kto to jest człowiek szczęśliwy i błogosławiony, to musimy pamiętać, że Pan Jezus mówił do ludzi twardego karku, do ludzi bardzo religijnych, ale do ludzi, którzy ogromnie szukali miłości. Ludzi, którzy swoją religię tak zatwardzili,
że to była już ich, można powiedzieć, obsesja. Prawo, prawo, prawo. Religia, religia, religia. Zero miłości, a tylko religia. Religia, czyli przymus do czegoś. Musisz zrobić to, musisz zrobić to, musisz zrobić to, musisz robić tak, musisz zrobić tamto i tak dalej, i tak dalej. Kiedy popatrzymy na dzisiejszy świat, mamy to samo. Można wymieniać tutaj wszystkie religie świata. Religia protestancka, religia katolicka, religia, nie wiem, muzułmańska i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie religie przymuszają człowieka, aby coś zrobił. Musisz to zrobić, musisz tamto i tak dalej, i tak dalej. Każdy człowiek, którego Bóg pociągnął, zmienia jego życie i perspektywę patrzenia na to, że ja już niczego nie muszę. Ja chcę. Ja nie muszę kraść, bo mi jest to niepotrzebne. Ja nie muszę cudzołożyć, bo nie mam takiej potrzeby. Ja pragnę żyć czystym życiem, bo takie życie mi dał Chrystus. Ja nie mogę tego zmienić sam z siebie. Nie mogę zmienić już swojej natury, ponieważ taką naturę dał mi Chrystus. No jak ja mogę, jeżeli we mnie żyje Chrystus, wiecie, to tak trochę walka dwóch królestw, nie? No bo żyje we mnie Chrystus i On żyje prawidłowo, no to jak żyje we mnie Chrystus, to ja pójdę teraz, a Chrystus pójdzie, nie wiem, cudzołożyć teraz, bo ja będę chciał cudzołożyć. No nie, no bo ja nie chcę tego robić. Ja nie potrzebuję w ogóle tego, nawet nie chodzi, że nie chcę, tylko nie potrzebuję, nie mam takiej potrzeby. Nasz Zbawiciel mówił do Żydów, do Izraela, do uczniów, których tam pociągnął, bo nie wszyscy ci, którzy szli za Nim, byli w trakcie, kiedy Pan Jezus mówił o tych błogosławieństwach, o momentach w życiu człowieka, które dają mu, powinny dawać mu szczęście. Więc oni słuchali Go, wydaje mi się, z otwartymi ustami, bo On mówił rzeczy, które do tej pory nie rozumieli. I nie, oni myślę, że dalej nie rozumieli do momentu, kiedy nie zostali napełnieni Duchem Świętym. Bo jeżeli nawet przeczytamy pierwsze to błogosławieństwo, prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy jak Bóg smucą się z powodu grzechu, tylko tacy bowiem doznają pocieszenia w niebiosach. Życie człowieka religijnego polega na tym, że zgrzeszę, idę, złożę ofiarę, wyspowiadam się, nie znam tam innych religii, co muszą zrobić. Jestem wolny od tego do momentu, kiedy znowu zgrzeszę. Ale robię to, bo lubię to robić. Jest oczywiście moment takiego, jest takiej skruchy, no może żal za grzechy, może rzeczywiście sumienie mnie tak gryzie, że no, trzeba to oczyścić. No to znowu pyk, lecę w jedno miejsce, znowu robię to samo. 2 minuty, 10 może dzień jestem, wiecie, lekki jak piórko, za chwilę znowu pyk. Bo moje całe ciało, moja cała natura dąży do tego, żeby grzeszyć. A Pan Jezus mówi, że szczęśliwy człowiek, który się smuci z powodu grzechu. No i teraz jak to połączyć? Że jak może się człowiek cieszyć, jeżeli jest grzech? Tutaj chodzi właśnie już o kwestie duchowe, o zrozumienie, które daje nam Duch Święty. Ja tylko nadmienię o tym pierwszym błogosławieństwie. Kochani, jeśli chodzi o nas, ludzi zbawionych, to jeżeli w naszych sercach, bo tak, to jest najważniejsze nasze serce, nie mówię o tym, co bije tutaj, czerwone, mięsiste, tylko o naszym wnętrzu. Jeżeli nasze wnętrze patrzy na ten świat i widzi, co się dzieje, a powiem wam szczerze, że naprawdę już trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, co się dzieje na ulicach, co się dzieje w telewizji, w internecie, to już jest obłęd i to jest początek boleści, o tak bym to nazwał. Jest ohyda, jest grzech, jest, wiecie, leje się już nie strumieniem, a wodospadem. Kiedy my patrzymy na świat i widzimy ten grzech, to nasze serce rozrywa gorycz i żal za tymi ludźmi, bo oni idą na zatracenie. Pamiętamy, kiedy Pan Jezus, kiedy poszedł na górę, zobaczył Jerozolimę i zapłakał. I zapłakał nad nią, bo wiedział, że ci ludzie zginą, że ci ludzie idą na zatracenie, bo nie chcą Go słuchać.
I kiedy w nas mieszka Chrystus, jest ta sama historia. Kiedy my patrzymy na grzech, nawet na swój grzech, który ja dziś czasami popełnię, albo na grzech mojego brata, siostry, abstrahuję już od świata, to moje serce rozrywa z żalu, bo widzę, że to prowadzi do zła. Wiem o tym, kim byłem wcześniej, kim byłem przed nowym narodzeniem, jak bardzo raniłem siebie, moją rodzinę, a przede wszystkim naszego Zbawiciela, naszego Boga, który mnie stworzył, który mnie zaplanował jeszcze przed stworzeniem świata. On cierpiał ogromne męki na krzyżu, bo ja chciałem pogrzeszyć. Ja to kochałem. To jest dla człowieka, który nie ma Ducha Świętego, to jest, wiecie, to jest taka pestka, nic nieznaczące słowo. Ale dla człowieka duchowego, w którym jest Duch Święty, patrzenie na zepsucie świata, bo mówimy na razie o tym pierwszym błogosławieństwie, to wiecie co, lepiej wydubać rzeczywiście oczy i nie patrzeć na to. Ale po to właśnie nas Pan Bóg posłał, kiedy przypomnę tam Ewangelię Jana z 14 rozdziału, żebyśmy to, co On zaczął, kontynuowali i wchodzili w ten świat grzeszny i mówili ludziom o tym, że są grzesznikami, że powinni pokutować, że jest zbawienie, że jest ratunek w Jezusie Chrystusie. Może na 1000 osób, może jedna przyjdzie do Chrystusa, ale nawet jeżeli tak będzie, to chwała Panu Bogu za tą jedną osobę. Pamiętajmy, mamy w Słowie napisane, że jeżeli jeden człowiek się nawróci, przyjdzie do Boga, całe niebo się raduje, bo kolejna osoba została zbawiona. Jest nas setki, tysiące już teraz ludzi, którzy żyją. Ja nie mówię o ludziach, którzy już umarli z tego świata. Jeżeli każdy z nas otworzy swoje usta, będzie się modlił o to, to nie chodzi o to, żebyśmy wszędzie, gdzie będziemy, głosili Słowo Boże. W sklepie, w autobusie, w tramwaju, w pracy, nie wiem, jak jedziemy windą. Jeśli Bóg nas pociągnie, to nie ma problemu. Ale módlmy się o to, żebyśmy umieli zrozumieć wolę Bożą w swoim życiu. Módlmy się o to, żeby Pan Bóg stawiał nam osoby również, które będą chciały rozmawiać i słuchać o Słowie Bożym. Pamiętajmy, że ja nie mówię o osobach, które dopiero się nawróciły, ale większość z nas już jest wiele lat z Bogiem. Nieważne, czy 2, czy 5, czy 8, czy 3, a może rok. Jest napisane, że to wy powinniście być już nauczycielami, a jeszcze chcecie mleka. Paweł mówił o ludziach, którzy niestety nie szli za Jezusem, nie poszli. Nie zrobili tego, o czym on mówił. My powinniśmy tłumaczyć ludziom o tym, kim jest Chrystus, po co on przyszedł, dlaczego przyszedł. Pokazać im świadectwem naszego życia, jeśli jest taka możliwość, co Bóg zmienia w naszym życiu, że jesteśmy stabilni w Chrystusie, że nie skaczemy, wiecie, jak pchła na grzebieniu, że w jeden dzień jesteśmy mili, a w drugi dzień przeklinamy, wyzywamy, pijemy i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo jeżeli nasze życie jest cały czas takie samo, ja nie mówię o różnych przypadkach, bo czasami są różne emocje, to nie ma znaczenia. My mówimy o takiej stabilności. Jeżeli nasze życie jest stabilne w Chrystusie, to ludzie będą przychodzili sami do nas. Nie będziemy musieli latać po domach jak Świadkowie Jehowi i pukać do drzwi i zadawać ludziom pytania, bo ludzie sami będą zadawali pytania, przychodząc do nas. Ja czasami, kiedy jeżdżę pociągami, a jeżdżę dużo pociągami, powiem wam szczerze, że nie głoszę Ewangelii tak, że ktoś siada koło mnie, od razu walę tam, jesteś grzesznikiem i musisz umrzeć, jak się nie nawrócisz. Naprawdę to jest niesamowite, kiedy czasami ludzie sami zaczynają mówić to, co wiedzą, albo to, co usłyszeli na temat, nie wiem nawet jak to nazwać, na temat religijności, na temat Boga, czy jakieś tam rzeczy związanych z tą religijnością. Ci ludzie nie mają żadnego pojęcia, kochani, naprawdę, nie mają żadnego pojęcia o tym, o czym oni mówią. Mówią takie bzdury, oni abstrahują od tego, że Słowa Bożego w ogóle nie znają, nie wiedzą nic o tym. Oni mówią o rzeczach, które, nie wiem, tam w rodzinie ktoś coś powiedział.
Może udałoby się, że coś tam zapamiętali z jakiegoś kazania, które ktoś im powiedział, czy pastor, czy ksiądz, czy kto inny. Ale w większości ci ludzie nie mają zielonego pojęcia. Kiedyś jechałem pociągiem, była taka para, około 20 paru lat i wszedł taki mężczyzna około 30. Oczywiście nie minęło długo, jak już zaczęli już piwkować, no bo to jak to w pociągu, ciepło, pić się chce, jeden miał piwo, drugiego poczęstował i tak dalej. Ja czytałem Słowo Boże i zaczęli rozmawiać na temat jakiegoś tam wesela, jakiegoś tam ślubu kościelnego i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie nie mieli pojęcia w ogóle, o czym oni mówią. Kiedy ja zacząłem, był moment, kiedy już po prostu już nie dało się rady u swoich ust mieć zamknięte i otwarłem swoje usta, to ludzie po prostu szczęki mi poopadały, bo zacząłem im mówić według Słowa Bożego, według Biblii. To, powiem wam od razu, zero mojej mądrości. Tylko i wyłącznie to, co jest napisane w Słowie Bożym. Ludziom kopary poopadały, bo nie mieli pojęcia w ogóle o tym, o czym ja mówię. Ta prawda, którą usłyszeli, nawet powiem, zachwyciła ich, bo jeden z tych mężczyzn zapytał się, co to w ogóle jest, gdzie ja takiego mogę kupić, jak to w ogóle czytać i tak dalej. Był bardzo zainteresowany, no bo ci ludzie nie znają Słowa Bożego. Kochani, jeżeli my nie będziemy głosić Słowa Bożego, jeśli my nie będziemy mówić o Jezusie i będziemy kontynuować Jego dzieła, to ten świat umrze w strasznych cierpieniach. Naszym zadaniem jest złapać jak najwięcej tych, którzy mają być zbawieni. Do tego zostaliśmy powołani. Nie do siedzenia na krzesłach, nie do śpiewania, nie do stania tutaj, tylko do głoszenia Słowa Bożego. Oczywiście głosimy Słowo poprzez śpiew, poprzez kazania, poprzez różnego typu takie akcje. Ja nie mówię, że nie. Tylko pytanie, czy Bóg się do tego przyznaje? Czy są z tego owoce jakieś? Czy nasze serca są przygotowane do tego, aby iść i głosić Słowo Boże? Ja pomalutku zapraszam zespół do swoich miejsc. A dla was, kochani, najważniejsza rzecz, czytajcie Słowo Boże, bo tam jest ogromna mądrość. Jeżeli ktoś szuka Jezusa Chrystusa, to jest On, to jest Jego Słowo i On nas będzie prowadził w naszym życiu, w tym dziele, do którego nas stworzył. Amen.
Kochani, przypominam, że my tutaj w kaplicy śpiewamy tak fizycznie i tutaj grają nasi bracia i siostry. Natomiast wy, którzy tam jesteście po drugiej stronie, również możecie z nami, nawet jeśli macie gitary, to przegrywać, ale na pewno śpiewać, bo śpiewać każdy może, ale tym śpiewem możemy naprawdę uwielbić naszego Boga. Wiecie, bo uwielbić Boga w naszym życiu tak fizycznie jest ciężko, no bo cóż my możemy dać naszemu Bogu, kiedy On wszystko ma, tak naprawdę to On nas błogosławi, On nas uszczęśliwia tym, co ma najlepszego. Więc myślę, że chociaż tym śpiewem, radosnym śpiewem z czystego serca możemy Panu dać tą wdzięczność wielką naszą w taki sposób, myślę, że jest to, mam nawet wierzę w to, że jest to miła woń dla Niego, miłe nasze głosy są, pomimo tego, że niektóryś może harczeć, fałszować, skrzyczeć, nie wiem co tam robi, jaki ma każdy głos, to nie ma znaczenia. My po ludzku oczywiście patrzymy, że każdy musi tutaj pięknie grać na flecie, albo na gitarze, czy śpiewać. To nie do końca jest prawda, jeśli chodzi o naszego Pana, bo Pan uwielbi się z naszego serca. To, o czym mówiłem, że nasze serce jest najważniejsze. Nieważne są, wiecie, nasz strój, nasz wygląd, a nasze serce. Tego pragnął Bóg od Izraela, który składał mu chyba w milionach już ofiary krwawe, a Bóg powiedział w końcu: ja nie chcę tych ofiar, ja już mam dość tego, obrzydziło mi się to, zmieńcie najpierw wasze serce. Dlatego, kochani, śpiewajmy naszemu Bogu na chwałę, ale z czystymi rękami i z czystym sercem. Amen.
To prawda jest, że kiedy przychodzi do nas Duch Święty, kiedy przemienia nasze ciało, naszą duszę, kiedy jesteśmy już inni, to cali należymy do naszego Chrystusa Zbawiciela, dlatego że On nas wykupił, zapłacił za nas największą kwotę, kwotę, której tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zliczyć. Ja, Panie, dziękuję Ci za to nowe życie, które dałeś, za to, że mogę być cały w Tobie, a Ty we mnie. Dziękuję, mój kochany Zbawicielu, że wypełniasz mnie. Dziękuję Ci, Panie, że pomimo tego, że jestem jeszcze słaby, że moje ciało jeszcze jest grzeszne, to Ty, Panie, cały czas przy mnie pozostajesz, to Ty mnie, Panie, trzymasz mocno za rękę i prowadzisz mnie każdego dnia. Dziękuję Ci, Boże, za Twojego Ducha Świętego, za to, Panie, że On oznajmie mi o prawdzie, o tym, kim jest Ojciec i kim jest Syn. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mogę należeć do Ciebie, za to, że przyłączyłeś mnie do Twojego ciała, że wszczepiłeś mnie, Panie, a teraz mogę być tą gałązką oliwną, tą, która wydaje owoce. I pragnę, Panie, aby tych owoców było jak najwięcej i aby te owoce były jak największe. I dziękuję Ci, Panie, że mogę brać z Ciebie co najlepsze. Proszę Cię, Panie, abyś błogosławił swój Kościół, abyś błogosławił, Panie, każdego brata i siostrę, którego serce jest przemienione, albo które szuka, Panie, Ciebie, abyś dał się odnaleźć im, abyś dał się poznać i abyś przyprowadził ich pod tron naszego Ojca. Amen. Thank you.
Drogi Ojcze, tak Ci dziękuję za Twego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, że dzięki Jego krwi, dzięki Jego ofierze, Panie, jesteśmy uratowani, możemy dzisiaj stawać przed Tobą. Dziękuję Ci, że wszystko, co mamy, Panie, mamy z łaski, że niczym sobie, Panie, na to nie zasłużyliśmy. Dziękuję Ci za ratunek, dziękuję Ci za pomoc, którą nam okazałeś, za to, że wyciągnąłeś nas, Panie, z dołu zagłady, z grząskiego błota, Panie, i uczyniłeś nas swoimi dziećmi. Dziękuję Ci, że mogę tu być, Panie, dziękuję Ci za Kościół, dziękuję Ci za moich braci, za siostry, za to, że możemy się gromadzić, by Ciebie wielbić, bo jesteś tego godzien, Panie. Tylko Ty jesteś godzien, by Ciebie wywyższać, wielbić, bo jesteś jedynym prawdziwym Bogiem. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że mogę tu być. Dziękuję Ci, że mnie uratowałeś, Panie, że dziś możemy stawać, Panie, tak jak tu jesteśmy przed Tobą, Panie, nie mając nic, ale uratowani przez Ciebie, Panie, ubłogosławieni. Dziękuję Ci za Twego Ducha. Amen. Panie mój, Bóg jest naszą nadzieją, Bóg jest naszym Zbawicielem. Bóg pragnie z nami mieć wspaniałą
taką relację każdego dnia. Ja myślę, że to jest dobry moment na to, abyśmy wszyscy razem i wy tam przed ekranami, i my tutaj w kaplicy, niech każdy pomodli się w cichości ducha, czy na głos, nie ma znaczenia, o coś, o co teraz go trapi, może o błogosławieństwo na kogoś, może o jakieś uzdrowienie, uleczenie, a może o to, żeby Pan Bóg dał siły, dał mądrość. Wiecie, różne, każdy z nas ma różne jakieś problemy, jakieś sprawy do naszego Boga, a może po prostu o to, abyśmy zawsze trwali przy Bogu. Módlmy się, kochani, i prośmy naszego Boga o tą wielką miłość, o której teraz śpiewaliśmy, bo miłość dla nas jest najważniejsza, ale nie miłość, zakochanie, ale miłość taką, którą obdarzył nas Jezus Chrystus przez to, że umarł na krzyżu. Dobry nasz Panie Zbawicielu, ja Tobie dziękuję za tą świętą krew, Panie, którą Ty przelałeś, za to, Panie, że Ty przyjąłeś mnie do swojej rodziny, Panie. Ja tak Cię, Boże, proszę o tych, którzy są w moim domu niezbawieni, Panie, o moją mamę, moje rodzeństwo, Panie, o ich, Panie, małżonków i dzieci. Proszę Cię, Panie, o naszych sąsiadów, o tych, Panie, którymi możemy głosić Słowo Boże, i abyś ich, Panie, pociągnął i uratował z tego świata, Panie, do swojego królestwa. Panie, proszę Cię, Panie, abyś nas prowadził, tych, Panie, którzy głoszą Słowo Boże, o kaznodziejów, o nauczycieli, Panie, o pastorów starszych, Panie, tych, którzy których Ty dałeś na to stanowiska, Panie, aby oni głosili Twoje żywe Słowo Boże. To Słowo, Panie, które nie zabija, nie zwiedza, Panie, na manowce, ale, Panie, prowadzi do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, Panie, abyśmy mogli, Panie, głosić to, abyśmy, Panie, mogli dalej, Panie, prowadzić to, co Ty zacząłeś, Panie. Abyśmy mogli być, Panie, szczęśliwymi, Panie, w Twoich ramionach każdego dnia, Boże, głosząc Twoje żywe słowo, Twojego Ducha Świętego. Chwała Ci, Jezu Chryste. Wylej, Panie, swojego Ducha na nam, Polskę, Panie, aby każdy Polak mógł usłyszeć, Panie, jakim jesteś wspaniałym Zbawicielem. Chwała Ci, Boże Ojcze. Alleluja. Znajdź mnie i poznaj. Ostatnia? Świętą prawość Twą.
Amen, kochani. Witajcie serdecznie. Ja tylko krótko o paru informacjach. Pierwsza dotyczy jutrzejszego dnia, właściwie jutrzejszego poranka. Jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca nasz zbór prowadzi dwa równoległe nabożeństwa. Więc zapraszamy oczywiście tutaj na nabożeństwo, ale jeśli ktoś jest bliżej na Śląsku Cieszyńskim, to w Goleszowie w sali OSP o godzinie 10, tak? O godzinie 10, tak jak tutaj, rozpoczniemy nabożeństwo, więc serdecznie zapraszam jak najwięcej osób tam. Tam powolutku, krok po kroku budujemy zbór. Już chyba jesteśmy bliżej jak dalej. Ale jeszcze potrzeba trochę czasu, żeby to wszystko dojrzało, okrzepło i żeby można było pobłogosławić to Boże dzieło. Mogę tylko zdradzić, że podobnie będzie się działo jeszcze gdzieś, ale to po wakacjach będziemy o tym mówili. A jutro mamy gościa w naszym nabożeństwie. Dzisiaj, przepraszam, jutro nam usługuje pastor KZ, to się nazywa Wisła Osada, tak? Wisła, proszę? Wisła Nowa Osada, właśnie. Także jutro zapraszamy także dodatkowe osoby, które są zainteresowane, aby wysłuchać pastora Kraścina. Dzisiejsze słowo, powiem tak, niesamowicie mnie, jest takie słowo może nie najładniejsze, ale nic w tym nie ma zdrożnego, niesamowicie mnie rajcuje. Nie wiem, czy ktoś rozumie, o co mi chodzi, ale oczywiście domyślamy się, że będzie mówił o błogosławieństwach, ale wiecie co, zupełnie pójdziemy inną drogą. Kiedy mówimy o błogosławieństwach, no to zawsze jest oczywiście, zaczyna się tradycyjne. Co to słowo znaczy, później co jest w grece, co jest w hebrajskim, no i rozkminianie każdego słowa. To jest bardzo fajne na lekcji teologii. Ale kiedy mówimy do ludzi,
to oni nie zawsze są zainteresowani teologią, ale na pewno powinni otrzymać żywe Słowo Boże. Zacznę od fragmentu, który jest oczywiście z Ewangelii Mateusza, ale nieco dalej. I chciałbym w ten sposób wam coś ważnego przekazać. To jest 8 rozdział Ewangelii Mateusza. Ja tak ściągam czasami do okulary i ktoś mi napisał, że ja tak czaruję ludzi. No, to kupcie mi okulary takie do bliska, żebym z bliska widział, to nie będę czarował. No, to jest konieczność. Po prostu nie widzę za bardzo tak. A tu jest światło? To jakoś kiepsko dzisiaj z tym światłem. 8 rozdział od wersu 5. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a idzie. Innemu zaś: przyjdź, a przychodzi. I słudze swemu: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: zaprawdę powiadam wam, że u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności, na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Drodzy bracia i siostry, ponieważ to, co powiem, nie dotyczy ludzi niewierzących, bo oni po prostu nie wierzą. Teraz jest pytanie, czy ty wierzysz? Setnik miał wielki, wielki problem. To nie jest tak, że jak ktoś ma sługę, to się strasznie tym przejmuje, że on choruje, ale ten się przejął. Więc był to ktoś dla niego ważny. Ktoś, kogo cenił, kochał, szanował i dbał o niego. I widocznie ta choroba była z tego rodzaju, że nie było możliwości, aby mu pomóc. Ponieważ i wtedy byli lekarze, i wtedy byli ludzie, którzy w jakiś tam sposób próbowali leczyć. I wcale nie było to takie beznadziejne, jak się niektórym z nas wydaje. Przykład. W Laodycei produkowano maść, która pomagała odzyskiwać wzrok. I są udokumentowane przypadki, wiele przypadków, kiedy ludzie odzyskiwali nawet wzrok po użyciu tej maści. I dzisiaj nikt takiej maści nie potrafi wyprodukować. Czyli ta medycyna tamtych czasów wcale nie była taka zła. A może i nawet była na o wiele wyższym poziomie, niż nam się wydaje. Ale w tym przypadku nie dało się pomóc temu człowiekowi. I setnik przyszedł do Jezusa i prosił o pomoc. I Jezus mówi: dobrze, przyjdę, uzdrowię go. I on mówi coś niezwykłego. Panie, ja nie jestem godny, żebyś ty do mnie przyszedł. Kim ja jestem, żebyś ty pod mój dach wchodził? Kim ja jestem? Nikim. Ale mówi: ja wierzę, że jak ty powiesz słowo, to on będzie uzdrowiony. A wierzę dlatego, że kiedy ja wypowiadam słowo, polecenie, to moi słudzy to wykonują. Jest napisane, że Jezus był zadziwiony postawą tego człowieka. I najważniejsza rzecz, o której tutaj czytamy, Jezus mówi do niego: dobrze, idź.
Jak uwierzyłeś, to nie jest tutaj tłumaczenie jest trochę mylące. Tu nie chodzi o to, czy on wierzył, bo on wierzył przychodząc do Jezusa. Chodziło o to, że Jezus powiada mu, tak jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I kiedy przyszedł do domu, okazało się, że ten sługa był uzdrowiony. Drodzy bracia i siostry, posłuchajcie, bo to jest niezwykle ważne. Czym dla nas jest Słowo Boże? Czym dla mnie jest Słowo Boże? Co to jest? Czy to jest litera, którą sobie czytam, którą sobie studiuję? Jak najbardziej polecam studiowanie Słowa Bożego. Należy się obłożyć słownikami, komentarzami, możliwymi dostępnymi źródłami i studiować, jak najbardziej. Ale wiecie co? To nie sprawia, że człowiek jest wierzący. To sprawia, że człowiek jest wiedzący. I dobrze, bo człowiek powinien wiedzieć. Ale Pan Jezus pochwalił tego setnika nie za to, że on wiedział, tylko za to, że on wierzył. Ale on nie wierzył jak ludzie, o których dzisiaj się mówi, wierzący, niepraktykujący. Kto to wymyślił w ogóle? No ale są tacy ludzie, jest taka kategoria ludzi. To nie tylko są katolicy. To również są na przykład luteranie, o których ostatnio sporo się dowiaduje ciekawych rzeczy, którym czasami jest bliżej nawet do Buddy niż do Lutra. No ale to już jest ich problem, nie mój. Czy jesteś człowiekiem wiedzącym czy wierzącym? Czy pamiętamy, co Jakub napisał w swoim liście? Napisał tam, że demony wiedzą? Nie. Demony wyżej były. Wierzą, że jest Jezus, że jest Bóg. Ale wszystko, co wynika z tej wiedzy i z tej wiary, sprawia, że one się boją, żyją w strachu. I tyle. Nic nie wynika z tego, ponieważ one nie wierzą tak, jak wierzył setnik. Na czym polegała wiara setnika? To była prosta wiara. Czy stać za taką wiarę? Panie, czy możesz przyjść i uzdrowić mego sługę? Czy możesz, przepraszam, uzdrowić mojego sługę? Tak. Skoro wierzysz, idź, jest uzdrowiony. Dlaczego on nie mówi, jakby się nic nie stało, to ja wrócę do ciebie? Wiecie, że każdy towar można reklamować. Ale on nic takiego nie mówi w ogóle. Dlaczego on uwierzył temu, co Jezus powiedział? Bo on uwierzył Jezusowi. I dla niego wszystko, co Jezus powiedział, było prawdą. I zmierzam do czego? Żeby zapytać was, a wy, żebyście zapytali własnych serc. Czy wierzycie, że to, co Jezus mówi, to jest prawda? Bo jak nie wierzycie, to możecie sobie chodzić na nabożeństwa. Możecie sobie chodzić na pielgrzymki. Możecie praktykować posty, pokuty. No nie wiem, co tam kto praktykuje w swojej indywidualnej religijności. I nic wam to nie da. Nic. Kompletnie nic. Pójdziecie do piekła. Tak, zaraz mi napiszą, że piekła nie ma. Ale ja się tym nie przejmuję. Biblia mówi, że jest. I tyle. Moi drodzy, co to znaczy, że ja wierzę Jezusowi? Powtórzę się. Każde słowo, które wypowiada Jezus, jest moim słowem. Ja to biorę, przenoszę to w swoim wnętrzu i idę przez życie. I kiedy staję przed jakimkolwiek problemem, to wtedy mówię, no nie. Mój Pan mówi, że. I dzieje się to, co się ma dziać. Chcę być dobrze zrozumiany. Nie chodzi o to, że słowo, które wypowiadam, coś robi. Niektórzy tak mówią. Nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi. Tak mówią ludzie, którzy wierzą w swoją wiarę. Nie o tym mówię. Nie mamy nic swojego. Bierzemy słowo od Jezusa. Jezus też, jak mówi 1 Koryntian 3,16, mieszka w nas, bo Duch Boży w nas mieszka. I my, biorąc to wszystko, idziemy przez życie.
I mówimy, Panie, ja wierzę w każde Twoje słowo. Ja wierzę, że Ty powiedziałeś, że przejdę przez wody i nie utonę. Że przejdę przez ogień, a on mnie nie spali. Ja wierzę, że Ty powiedziałeś to także do mnie. Tak, są tacy, którzy mówią, że ale to było ogólnie powiedziane. Dobra, jak nie do Ciebie, to w ogóle się nie przejmuj. Ale do mnie to jest powiedziane, bo ja to biorę jako moją własność, dar, który jest dla mnie. I teraz przechodzimy do czegoś, o czym chcę powiedzieć, co już zapowiedziałem. Błogosławieństwa. No, muszę o tym powiedzieć na początek, ale bardzo krótko. To jest w ogóle bardzo dziwne słowo, ponieważ ono w Grece nie występuje w takim znaczeniu jak u nas. Aczkolwiek, jakbyście zapytali człowieka, co znaczy być błogosławionym, to takiego przeciętnego, to każdy powiedziałby co innego. Stąd takie problemy, niektórzy mówią, przecież jest w Biblii napisane, że Maria, Matka Jezusa jest błogosławiona. No i co z tego wynika? Wiesz, co to jest błogosławione? Co to znaczy? Dosłownie oznacza to, że to jest ten, o którym się dobrze mówi. No i jak to w języku polskim ująć? Trudno, prawda? Jeśli kogoś błogosławimy, jeśli niedługo nasi narzeczeni będą błogosławieni, starsi będą się o nich modlić, to co będą robili wtedy? Będą mówili co? Obyście zawsze długi mieli. Obyście zawsze byli biedni. Obyście zawsze byli chorzy. Obyście zawsze mieli trudności. No nie, bo błogosławienie oznacza mówić dobrze do tych ludzi. Dobrze o tych ludziach. Więc będą do nich skierowane, obyście mieli dużo dzieci, obyście mieli dużo pieniędzy, obyście mieli dużo zdrowia, oby wasza wiara była obfita, oby wasza służba przynosiła Bogu chwałę, a wam prawdziwą radość i tak dalej, i tak dalej. Niekoniecznie z naciskiem na to punkt pierwszy. Ale nic nie szkodzi, jakby. Czyli jeśli ktoś jest błogosławiony, to słuchajcie, czy on o tym wie, czy nie wie? Czy wiesz, że jesteś błogosławiony, czy nie wiesz? Przychodzisz na nabożeństwo i myślisz sobie, Panie, czy Ty o mnie dobrze mówisz? Czy Ty o mnie dobrze myślisz? O nie, bo ja wczoraj rozbiłem butelkę z sokiem. No to na pewno o mnie źle myślisz, bo przecież Twój syn czy Twoja córka nie może być taki niezgrabny. Niezgrabna. No, jak ktoś tak myśli, to jest chory. To jest chory. Czy wiem, że tutaj są rodzice? No macie dzieci. I co, ciągle źle myślicie o tych dzieciach? Jak dopadnę, jak go złapię, jak mu tak nóżkę wykręcę. No to mu ucho urwę. No muszę się na nim zemścić za to, jaki jest, jaka jest. No, być może są tacy rodzice, ale wiecie, to się nazywa patologia. Od greckiego, patos, logos, czyli słowa śmierci. To są wypowiadane słowa śmierci. Więc tacy rodzice nie błogosławią swoich dzieci, ale Ojciec nasz niebieski nie jest złym rodzicem, tylko dobrym. W związku z czym mówi o nas dobrze. Myśli o nas dobrze i nawet nie musimy wcale się nad tym zastanawiać, ponieważ Nowy Testament pełen jest takich fragmentów, które nas o tym zapewniają. Jeden przytoczę, Pan Jezus powiada, nikt nie wyrwie cię z mojej ręki. Więc możesz się odwrócić do diabła i zrobić mu i tyle, ponieważ on nie wyrwie cię z ręki Jezusa i tyle. Niektórzy mówią, że sam się możesz wyrwać. No to Andrzej to tłumaczył. No jak się możesz sam wyrwać? A po co? Przecież jesteś rozmiłowany w swoim Bogu, masz nową naturę. No to co, chcesz grzeszyć? Na złość Panu Jezusowi odmrożę sobie uszy. No co trzeba mieć w głowie, żeby tak myśleć? No trudno, ale niektórzy tak myślą. Czas na zmianę myślenia. Wiecie, że ludzie, którzy się nawrócili, powinni zmienić swoje myślenie.
O to trzeba zadbać trochę. No to teraz przejdźmy do błogosławieństw. Posłuchajcie. Błogosławiony jesteś, ja będę starał się to indywidualnie czytać. 5 rozdział oczywiście od wersetu 3. Błogosławiony jesteś, jeśli jesteś ubogi w duchu, albowiem do ciebie należy Królestwo Niebios. To jest jedno z najwspanialszych błogosławieństw, jakie możemy w ogóle usłyszeć. Człowieku, Jezus mówi do tego, który przed nim stał. Cały tłum ludzi był wokół niego, uczniowie byli przy nim, ale tysiące ludzi tego słuchało. Jezus patrząc w oczy, na przykład Maćkowi, mówi: jesteś błogosławiony, jeśli twój duch jest ubogi. Co to znaczy? Jeśli mój duch jest pełen, mam przekonania, mam plany, mam pragnienia, mam oczekiwania, niczego nie potrzebuję tak naprawdę. Jestem jakimś takim ukrytym Laodycejczykiem. A skąd to mam? Mogę mieć ze świata, mogę mieć od diabła, no w najlepszym przypadku mogę mieć od ciała. Ale jakie są owoce ciała, to możemy przeczytać w liście do Galacjan, tam to pięknie jest opisane. Nikt nie może o tobie powiedzieć nic dobrego wtedy, ponieważ wiadomo, jakie owoce wydasz. Ponieważ wiadomo, co jest w twoim sercu, wszyscy to wiedzą. Nawet ty to wiesz. Dlatego Jezus mówi: będziesz szczęśliwy. Same dobre rzeczy o tobie będę mówił, jak masz ducha ubogiego. Duch ubogi to jest duch, który pragnie, szuka, nie znajduje i staje tak jak ten setnik przed Jezusem. I mówi: Panie, pomóż mi. Po prostu mi pomóż. Bo ja nie wiem, dokąd mam iść, nie wiem, co mam robić. Tak? Szczególnie chcę się zwrócić do ludzi młodych teraz. Naprawdę współczuję wam, bo żyjecie w strasznym świecie. Oczywiście wielu młodych ludzi się ze mną z tym nie zgodzi, no bo mają przecież otwarte sklepy. Mogą sobie zapalić, mogą sobie kupić marihuankę, no mogą sobie na imprezę. Właśnie dlatego żyjecie w strasznym świecie. A kiedy będziecie mieli lat 30, 40, 50, to wtedy to zrozumiecie. Oby nie było za późno dla was. Oby nie było za późno. Dostęp do zła nie może być nazywany niczym błogosławionym. Dostęp do zła jest przekleństwem, ponieważ to zło was zje, przemieli was. Zostaną z was tylko strzępy ludzi i może już żadnej nadziei. W wielu przypadkach tak jest, żeby było jasne. Czy wy jako młodzi ludzie już wszystko wiecie, co trzeba zrobić z waszym życiem? To ja wam powiem, że wy nic nie wiecie. Wy nic nie wiecie. Ponieważ jestem na TikToku, to czasami pewni młodzi ludzie piszą do mnie, że jestem za stary, żeby się wypowiadać w pewnych sprawach, że nie rozumiem dzisiaj młodych ludzi. Ja wczoraj miałem 20 lat, nie wiem, czy wiecie. A wy jutro będziecie mieli 60. I wiecie co? Wy będziecie starcami, a ja jestem młodzieniaszkiem. O ile się nie nawrócicie, o ile nie poznacie Jezusa. Nie bądźcie tacy pewni, że wy doskonale wiecie, jaką drogą macie iść. Nie wiecie, bo dopóki nie znacie tego, który jest drogą, to nic nie wiecie. A ponieważ macie wypełnione swoje wnętrza pomysłami na życie, to nikt o was przy zdrowych zmysłach nie powie: jesteś błogosławiony. Tylko powie: współczuję ci. Współczuję ci, bo ty idziesz prostą drogą na zderzenie. Prostą drogą na duchową śmierć. A część z was idzie prostą drogą do fizycznej śmierci. I być może nie dożyjecie nawet następnego dnia. To znaczy statystycznie niektórzy nie dożyją na pewno. Być może ci, którzy nawet słuchają tego, co dzisiaj mówię.
jesteś człowiekiem, o którym Bóg dobrze mówi, jeśli twój duch jest pragnący. Jeśli twój duch wie, że nie ma, nie posiada. Wtedy jesteś tym, o którym Bóg mówi, on jest mój. On jest mój, on jest głodny, ja go będę karmił. Ja go będę wzmacniał, ja go będę prowadził. Czy jesteś w takiej pozycji? Czy też przychodzisz do nabożeństwa i myślisz sobie, a co mogą mi powiedzieć nowego? A po co przyszedłeś? Po co przyszedłeś na nabożeństwo? Wierzcie mi, że gdybym znał ludzkie umysły, ludzkie myśli, to wygoniłbym z kaplicy każdego, kto przyszedł, a myśli o niebieskich migdałkach na nabożeństwie. Naprawdę bym to zrobił. Nie zależy mi na tym, żeby było więcej pieniędzy w koszyku, który tu jest. Bo ja wiem, że mój Ojciec ten koszyk napełni tak, że wszystkie nasze potrzeby będą zapewnione. Wystarczy, że tam wpadnie 5 złotych, a wyciągniemy 5 tysięcy. Nie wiecie? Nie wierzycie? Ja już przerabiałem takie rzeczy. Więc to jest prawda. Jeśli nie jesteś ubogi w duchu, to nie przychodź na żadne nabożeństwa, na żadne msze. Tam się dopiero wynudzisz. To ci nic nie da. Jak trupem wszedłeś, tak trupem wyjdziesz. A może cię już wyniosą. Błogosławiony, który się smuci. Błogosławiony jesteś, kiedy się smucisz, bo będziesz pocieszony. Jak jesteś ubogi, jak jesteś biedny, to jesteś smutny, ponieważ nie masz się czym cieszyć w życiu. Możesz sięgnąć sobie po piwko, możesz sobie sięgnąć po alkohol innego rodzaju, po narkotyki, możesz sobie pornosa obejrzeć, tak żeby się jakoś tam rozradować. Ale dobrze wiesz, że nie da się zabić tego smutku, który w tobie jest. Nie w ten sposób. A Pan Jezus mówi, jesteś błogosławiony, jak się smucisz. Jesteś błogosławiony, kiedy widzisz swój stan. Bo kiedy widzisz swój stan, to również wiesz, że nie da się go w żaden sposób po ludzku zabezpieczyć. Bo już próbowałeś wielu rzeczy i nic to nie dało. Naprawdę tacy ludzie są błogosławieni, ponieważ tacy ludzie są wybrani. Ponieważ tych ludzi Jezus przyciąga do siebie. Właśnie takich. Ubogich, smutnych, cichych. Błogosławiony jesteś, jeśli jesteś cichym człowiekiem. Posiądziesz ziemię. Posiądziesz ziemię. Wiecie, że żyjemy w świecie, gdzie wszyscy ze sobą walczą. Nie chodzi już o wojnę między państwami, narodami. Ludzie między sobą walczą. W zakładach pracy, w rodzinach. Wszyscy sobie wyrywają te kawałki sukna, żeby mieć więcej. I nigdy nie mają dość. Nigdy nie mają dość. Ale kiedy przestajesz w tym brać udział, to Pan Jezus mówi, jesteś błogosławionym człowiekiem, bo w cichości przeżywasz swoje życie. Ponieważ wiesz, że jesteś ubogi, wiesz, że żyjesz w smutku i nie próbujesz tego zmienić rzeczami z tego świata. W cichości czekasz, aż okaże ci ja, Jezus Chrystus, łaskę, okażę ci miłosierdzie. A co znaczy, że posiądziesz ziemię? Jak żyjesz z Bogiem w bliskiej relacji, wszystko do ciebie należy. Ludzie mówią, no to skoro wszystko do mnie należy, to czemu nie mam Ferrari? Po pierwsze, dlatego, że nie jesteś wierzący i gadasz głupoty. Jak będziesz wierzący, to będziesz chciał tych rzeczy, które wyraźnie Bóg położy na twoim sercu. I powiem ci tak, będziesz je miał.
będziesz je miał. Bo Biblia powiada, że tych, którzy uwierzą Bogu, Bóg tak poprowadzi, że nie będą żebrać o chleb. A skoro nie żebrzesz o chleb, no to masz wszystko, czego potrzebujesz. Wszystko, czego potrzebujesz. Błogosławiony, który łaknie i pragnie sprawiedliwości, albowiem on będzie nasycony. Jakże tutaj wiele błędów ludzie popełniają i mówią, sam byłem działaczem Solidarności, więc wiem, o czym mówię, o Solidarność walczyła o sprawiedliwość. Jak guzik, prawda? Ja byłem w Solidarności, wiem, o co walczyła. Tak samo o stołki walczyła, jak wszyscy inni. O jakiej sprawiedliwości tu jest mowa? O sprawiedliwości dla mnie, bo ja jestem obciążony grzechem. Ja wiem, że żyję pod przekleństwem. I łaknę i pragnę przemiany w moim życiu. Dopóki nie zrozumiesz, że jesteś grzesznikiem, nie zauważysz potrzeby zmiany w swoim życiu. Ja nie wierzę w takie zbawienie, jak niektórzy tłumaczą, że Bóg przychodzi do klienta i mówi, ty jesteś zbawiony. Nie obchodzi mnie, co masz do powiedzenia. Nawet jeśli nie chcesz być zbawiony, ja cię i tak zbawiłem. I koniec, kropka. Możesz sobie tupać nogami, jesteś zbawiony. Nie, coś takiego nie funkcjonuje. Musisz zrozumieć, że jesteś grzesznikiem. Bo dopóki nie zrozumiesz, że jesteś grzesznikiem, to nie masz potrzeby zmiany swojego życia. Człowiek ubogi w duchu. To jest pierwszy krok do przemiany swojego życia. Człowiek pełen smutku. Właśnie dlatego, że nie ma się z czego cieszyć. Człowiek cichy, przestał walczyć już. Łaknie i pragnie rozwiązania w swoim życiu. Ta sprawiedliwość została na krzyżu osiągnięta. Ale jakże niewielu ludzi to wie. Niemal w każdym polskim domu jest krucyfiks z figurką Jezusa, który wisi na tym krzyżu. Ale wiecie co? Na tym krzyżu nie ma Jezusa. Jeśli on tam wisi, to nic się nie stało jeszcze. Jeśli on tam wisi, to ty ciągle jesteś grzesznikiem i nie ma dla ciebie nadziei żadnej. On musi z tego krzyża być ściągnięty i musi być złożony do grobu. I musi z tego grobu wyjść, żeby moc zmartwychwstania dotknęła twojego życia. Jeśli tego wszystkiego nie ma, to jesteś martwy i nie masz żadnej nadziei. Błogosławiony jesteś, gdy jesteś miłosierny, albowiem dostąpiłeś miłosierdzia. Jeżeli to wszystko przeżyłeś w swoim życiu, to pragnienie, to oczekiwanie, to kiedy patrzysz na innych ludzi, to co o nich myślisz? O, ja to jestem wyjątkowy. Ja sobie dałem jakoś radę, a oni takie mrówki, takie robaki, nic sobie nie dają rady w swoim życiu. Nie, myślisz sobie inaczej. Przecież ja byłem w takim samym położeniu. Przecież ja byłem w ich miejscu. Więc nawet jeżeli ktoś coś przeciwko mnie ma, to ja okazuję mu miłosierdzie, bo wiem, że ten człowiek nie rozumie. On nie ma pojęcia, kim jest. On nie wie, co robi. Jezus do prześladowców pod krzyżem co powiedział? Oczywiście słowa były skierowane do Ojca, ale to było w ich obecności. Ojcze, nie policz im tego grzechu, bo oni nie wiedzą, co czynią. Nie mają pojęcia, co czynią. Ludzie, którzy chleją wódę, biorą narkotyki, niszczą swoje rodziny. Czy myślicie, że oni to robią z premedytacją, taki plan mają dla swojego życia? Nie. Im się całe życie po prostu przewróciło. Oni już nad niczym nie panują. Nie wiedzą, jak z tego wyjść. Nie mają pojęcia, jak z tego wyjść. A ponieważ nie mają pojęcia, to narasta stres, narasta rozpacz, narasta smutek. Żeby go zabić, trzeba następną rzecz wymyślić. W
postaci jeszcze ostrzejszego alkoholu, może jeszcze gorszego narkotyku, żeby zabić to wszystko. A i tak się to dzieje aż do śmierci fizycznej. I ludzie nie znajdują pocieszenia. Dlatego jak Bóg cię wyrwie z tego wszystkiego, to masz miłosierdzie wobec wszystkich, którzy są w tej sytuacji, w której ty jeszcze przed chwilą byłeś. Błogosławiony jesteś, bo masz czyste serce. Biblia Gdańska mówi, i oglądasz Boga. I oglądasz Boga. Tak, oglądasz Boga. Dlatego, że czyste serce oznacza, że zostałeś przyjęty przez Boga. Masz dostęp za pośrednictwem Jezusa Chrystusa przed Boży tron. Oglądasz w swoim życiu Bożą chwałę. Ludzie przeżywają z Bogiem różne rzeczy. Nie chodzi o to, żebyśmy byli nastawieni na przeżycia, ale jednak one się też przydarzają. Natomiast największym cudem jest to, że bierzemy to słowo, o którym już mówiliśmy na początku, do swojego życia i ono działa. Ono czyni cuda. Widząc działające Słowo Boże, oglądamy samego Boga. Bo to nie my robimy, ale to Bóg przez swoje Słowo czyni takie rzeczy. Błogosławiony jesteś, kiedy czynisz pokój. Będziesz nazwany Synem Bożym. Pokój. Nie chodzi o pokój, który tam gdzieś podpiszemy z jakimś narodem, pieczątkę przydamy i tak na drugi dzień ktoś go złamie. Nie o tym pokoju mówimy. Błogosławiony jesteś, kiedy czynisz pokój między ludźmi. Prawdziwy pokój. Ty sam jesteś pokojem pomiędzy ludźmi. Ludzie patrząc na ciebie, nie wszyscy oczywiście, ale przynajmniej niektórzy, zadają sobie pytanie, czy ja naprawdę muszę być takim złym człowiekiem? Czy ja naprawdę nie mogę rozwiązać swoich problemów, będąc w obecności tego człowieka? Parę dni temu z naszego domu wyszła pewna kobieta. Przyniosła bardzo złą wieść, także dla mnie osobiście. Ponieważ dowiedziałem się, że mój przyjaciel z młodości zmarł. Człowiek, którego bardzo kochałem. Nasze drogi się rozeszły. On poszedł w pieniądze i miał ich mnóstwo. Ja poszedłem inną drogą. Ona od 2 lat niesamowicie cierpi, bo żal jej tego, co straciła w postaci tego człowieka. Wiecie co? Niesamowite świadectwo powiedziała. Wychodząc z naszego domu, po raz pierwszy od 2 lat wychodzę z tego domu, mając pokój w sercu. Nie wiem, o co chodzi, ale wiem, co przeżywam, wiem, co mnie dotyka. Taki pokój mamy czynić między ludźmi. Taki pokój. Nie taki, gdzie dokumenty się podpisuje. Błogosławiony jesteś, gdy cierpisz prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem Twoje jest Królestwo Nieba. Każdy wierzący człowiek, każdy uczeń Jezusa Chrystusa w końcu zaczyna cierpieć. Nie chodzi o to, że ktoś go bije, ktoś go przypala żelastwem rozpalonym. To się może zdarzyć. Zaczyna cierpieć, ponieważ zaczyna dostrzegać przeklęty świat, w którym żyje. Ponieważ zaczyna dostrzegać cierpienia ludzi i nic nie może zrobić. Bo to nie jest tak, jak niektórzy wierzą, że możesz wypowiadanymi słowami zmieniać rzeczywistość. Guzik, prawda? To jakieś bzdury są. Ten świat idzie na zatracenie. On naprawdę idzie na zatracenie. Jakbyś tak wszystkich ludzi chciał wskrzeszać, no to kto umrze w końcu? A ludzie naprawdę umierają. Czasami w wielkim bólu, cierpieniu, strasznej chorobie. Wielu ludzi żyje w samotności. Wielu ludzi jest związanych wieloma grzechami. To naprawdę się dzieje. I kiedy jesteś uczniem Pana Jezusa, zaczynasz to dostrzegać, zaczynasz cierpieć.
Czasami mówisz ludziom prawdę, oni nie słuchają i ty wiesz, co się zdarzy. Skąd wiem, że tak jest? Bo Pan Jezus tak cierpiał. Stał nad Jerozolimą. Stał na Górze Oliwnej. W dole była Jerozolima. I płakał. I tam padło z jego ust straszne proroctwo. Wszystko to zostanie zniszczone, ponieważ nie słuchaliście Boga. Wszystko zostanie zniszczone. I ty wiesz, że ci ludzie idą na zniszczenie. I wiesz, że oni idą do piekła. Oni się z tego śmieją, ale ty wiesz, że oni idą do piekła. I cierpisz z tego powodu, bo masz nowe, dobre serce. Cierpisz z tego powodu. Boli cię to. Oczywiście także przychodzą cierpienia, ponieważ stałeś się dla ludzi obcy, kompletnie. Dla tych ludzi jesteś szaleńcem, wariatem. Nienormalny jesteś, ponieważ nie żyjesz tym, czym oni żyją, więc cię nienawidzą. Tak jak nienawidzili Jezusa. Jezusa przecież nie mieli powodu nienawidzić. On wielu ludzi uzdrowił. Wielu ludzi dzięki niemu uzyskało zdrowie. Za co mieli go nienawidzić? Tysiące ludzi wróciło do normalnego życia. Oni go nienawidzili, bo on był inny. Bo jego sposób życia był taki, że wszyscy, którzy na to patrzyli, czuli się oskarżeni. Dawno nie pracowałem w jakimś większym zakładzie pracy, ale kiedyś, na początku mojej kariery, pracowałem. I kiedy przestałem, na przykład, pić, kraść, no to wszyscy byli przekonani, że ja donoszę. No bo kto normalny nie pije i nie kradnie? Kto normalny? Ludzie, żebyście wiedzieli, ile przez kilkadziesiąt lat PRL-u ludzie wynieśli z zakładów pracy, to byście nie uwierzyli. To były takie ogromne pieniądze, wszystkie długi nasze dawno byłyby spłacone i każdy jeszcze by milionerem był. Ale nikt nie kradnie. Nikt nie jest złodziejem. Błogosławieni jesteście, gdy wam będą złorzeczyć właśnie dlatego, że jesteście uczniami Jezusa i nie robicie tego, co robią wszyscy inni. Gdy was będą prześladować i gdy będą kłamać na wasz temat. Jeżeli o tobie rozpuszczają kłamliwe plotki, halleluja, to znaczy, że idziesz dobrą drogą. Bo jakby cię wszyscy chwalili, wiecie, jakby mnie wszyscy chwalili, ja bym miał problem. Ja bym się zaczął zastanawiać, co ja robię. Że ja się wszystkim podobam. Dlatego bardzo lubię tych wszystkich, którzy tutaj plują na mnie, no, robią najgorsze rzeczy, jakie można nawet zrobić. Bo ja wiem, że idę dobrą drogą. Cieszę się, że YouTube nam blokuje kanał, bo znaczy, że idziemy dobrą drogą. Bo jakby YouTube nam dawał zasięgi, jeszcze reklamy by nam robił, wreszcie jakieś zainteresowanie, ludzie, oglądajcie. Oj, to bym się zaczął zastanawiać, o co chodzi w ogóle. Jesteśmy obcy dla tego świata i słuchajcie, nic tego nie zmieni, bo jesteśmy obcy i trudno. Tak to już jest. A co Pan Jezus radzi takim ludziom? O, teraz idźcie do kąta i płaczcie, i przejmujcie się, no i miejcie problem. Nie, On mówi, radujcie się i weselcie się. Albowiem wasza zapłata jest ogromna. Czeka na was niesamowita zapłata. Raduj się. I teraz mam pytanie, czy żyjesz tak? Bo jak tak nie żyjesz, to nie masz pojęcia, czym jest chrześcijaństwo. Może i uprawiasz jakąś religię, może nawet to jest miła religia i sympatyczna, może, bo tego ja nie wiem. Ale nie masz nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Nie masz nic wspólnego z Bogiem. Nie masz pojęcia w ogóle,
co to znaczy naśladować swojego Pana. I wiecie co? Wiecie, jak się to kończy? Kończy się tym, że modlisz się. I później przychodzisz i mówisz, ja się modlę, Bóg mnie nie wysłuchuje. Bóg mnie nie wysłuchuje. Nie będziemy dzisiaj o modlitwie mówili, bo to inny temat, ale chcę wam coś przeczytać. 8 rozdział Mateusza. A gdy stąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludzi. I oto trędowaty. Przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Drodzy bracia i siostry, kazanie na górze zakończyło się. Tłum ludzi schodził z góry. Na czele szedł Jezus, bo szli za nim. I pojawił się człowiek trędowaty. Nie miał prawa podejść do tych ludzi. On złamał obowiązujące prawo. I mówi to, co mówi, to, co słyszeliśmy. Jezus łamie obowiązujące prawo. Dotyka go. Dotyka go. I mówi, tak, chcę być oczyszczony. Posłuchajcie, ludzie, słuchajcie i rozpowiedzcie to wszędzie. Wiemy, że choroby są zaraźliwe. Wiemy o tym? Lekarze w szpitalach przy pewnych chorobach chodzą w rękawiczkach, w kosmicznych ubraniach, mają specjalne oddziały zamykane i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest prawda, tak? No to nie jest prawda. A zaraz wam powiem. Jak ktoś powie, jak nieprawda, jak to widzę. Widzisz, co robi świat, ale nie wiesz tego, co robi Bóg. W sytuacji, kiedy jesteś chory i przybliża się Jezus, to Jezus, dotykając ciebie, sprawia, że choroba zaczyna chorować. A On jest zdrowy. Nic mu się nie stanie. Jeśli do twojego życia zbliży się Jezus, jeśli Jezus ogarnie twoje życie, to słuchaj człowieku. Jeśli Mu uwierzysz, to wszystko, co powie Jezus, zdarzy się w twoim życiu. Wszystko. A kiedy ty idziesz do chorego człowieka, czy to z powodu grzechu, czy to z powodu jakiejś choroby, to wszystko, co w tym człowieku jest, zaczyna drżeć. Bać się. Nie ty jesteś zagrożony, ale ten człowiek w swojej chorobie duchowej i fizycznej jest zagrożony. Bo ty nosisz w sobie Chrystusa, a on musi podlegać autorytetowi Zbawiciela. Ale żeby to było możliwe, to musisz tak żyć, jak przed chwilą żeśmy powiedzieli, a właściwie tak, jak powiedział to Jezus. Jak tak nie żyjesz? Jak tylko odwiedzasz sobie kościół taki czy inny, a później się skarżysz, że twoje modlitwy nie są wysłuchiwane, to ja bym ci powiedział na to, człowieku, Bogu dziękuj, że nie są wysłuchiwane, bo w ten sposób Bóg by cię przekonał, że idziesz dobrą drogą, a ty idziesz na śmierć. To co ma Bóg z sobą wspólnego? Nic. Ale jak tak możesz mówić, pastorze? No mówię ci tak, jak mówi Biblia. A ty możesz sobie mówić, co chcesz. I myśleć, co chcesz. A co mi do tego? Moi kochani bracia i siostry, wiem, co mówię, bo kocham swoich braci i swoje siostry. Nie kocham tych, którzy nie są braćmi i siostrami. Służę tym ludziom, dbam o nich, troszczę się o nich, ale moja miłość jest dla Jezusa i dla Kościoła. Jeżeli potrafisz kochać świat, no to Biblia powiada, że nie masz nic wspólnego z Bogiem. Bo idziesz w takim dualizmie duchowym. Jedną nogą w świecie, drugą nogą chcesz chodzić w Chrystusie.
ale to ci się tylko wydaje, że tak jest. Czy jesteś ubogi w duchu? Czy masz plany na swoje życie aż do 90 lat? To zapraszam cię w takim razie na portal rządowy, na stronę Planuję długie życie. I tam możesz sobie zaaplikować szczepionki, szczególnie szczepionki są potrzebne, oj bardzo potrzebne. Ale cóż ci to wszystko pomoże, jak żyjesz bez Boga? Co ci to wszystko pomoże? W Jezusie Chrystusie jest życie. Poza Jezusem życia nie ma. Amen. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.